Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z M-Tricka. W dzisiejszym odcinku idziemy do sklepu, bo dzisiaj grube nabytki nowe. No bo nie stare. Taki sobie troszeczkę mały zarzik siat, ale co tam bieda. Czasami trzeba troszeczkę sobie tam zażartować, no bo czemu by nie. No już widzicie, co kupiłem? Kupiłem case'a. Kupiłem sobie case'a, jeszcze dokupię sobie header, oczywiście do niego, no bo jak to bez headera? Oczywiście 13 metrów. Kup. Nie! Nie, Nicho! Czemu Nicho napisał cały? Halo! Skoro mam jeszcze tyle pieniędzy, to zrobię jeszcze takie coś. Budowa. Produkcja. Szkarnie, oczywiście, o to nie chodziło. Postawię sobie szkarnię, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Gdzie jest takie miejsce wolne od cywilizacji. No tutaj będzie pole chyba. Gdzie by tu postawić to? Dobra, wiem gdzie. Okno pozamykaj. No. Daj na działkę. A tam jest zamknięty już? Dobra. Tu przy autostradzie. Szkoda. Tu. Te drzewa muszą być. O, tu jest taki fajny teren. Już są pozamykane. Wszystkie? Dobra. Tutaj sobie postawię. Jeszcze muszę postawić takie coś jak fabryki. I postawić dokładnie to. Teraz, żeby to działało wszystko, to tutaj trzeba włączyć. Włącz. I woda dystrybucję. Tutaj pomidory włącz. Sałatę włącz. Truskawki włącz. Pomidory włącz. Tylko oczywiście zmień tryb na sprzedaż. 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 Tu muszę kliknąć. Sprzedaż. Sprzedaż i sprzedaż. Przewinę sobie czas do 9. Nawet 9:30. Jest woda, więc już powoli się produkuje. Ktoś zakończył pracę. A to ten skończył pracę, dobra. Dobra, ten się sypie, więc fajnie. Ten sobie kosi, kosi. A ja biorę mojego większego case'a. I jadę kosić przed domem to małe pole. Wiem, że trochę wstyd na hali, ale. Na hali, na sali. Ale niech jest takie pole. Na razie jeszcze. Słomy do krów oczywiście, bo krów mam. 4, 8, 12. Mleka 27 tysięcy litrów, więc też trzeba powoli będzie sprzedawać we wrześniu. Nie lepiej na mleczarnię, żeby od razu kupić mleczarnię i mieć mleko. To jest plan. Tutaj sorgo będzie korzone w późniejszej części odcinka, po lewej pole. Przez John Deere oczywiście, no bo ja tutaj nie będę tego kosił. Bo ja nie chcę też się skupić tylko na koszeniu. Bo chcę skosić sobie to małe pole. Dokładnie to. Skosić małe pole. Zostawić na mąkę, czyli na młyn. No ale zrobię tak nieładnie. Na środku drogi się rozłożę. Zagodzę to na młyn, niech się robi oczywiście mąka już. I teraz pytanie, co tu jest włączone? Czy sieczka, czy słoma?
To jest bardzo ważne pytanie. A, sieczka jest, no dobra, od startu jest sieczka, więc... Czy nie, sieczka, dobra. Niech się robi sieczka, no bo ja nie chcę tej słomy. Łomy mam na dwóch innych polach. Teraz tak, poprzecznik zrobiony, więc trzeba nawrócić, aby w sumie od brzegu sobie kosić. Bo wiadomo, jak będę kosić od brzegu, to będzie dużo lepiej to wyjść. Aż kar nie postawiłem, bo to jest prawdziwy game changer. Bo ja mam tego moda na ulepszanie fabryk jeszcze, ale no nie będę tego robił w pierwszym odcinku. No bo za dużo pieniędzy, nie to, że za dużo pieniędzy, ale no nie mam pieniędzy. Więc muszę poczekać do zimy. Aż będzie sprzedawany olej. Czyli do listopada i wtedy na maksa sobie szklarnię ulepszyć i wtedy to naprawdę będzie dużo pieniędzy z tego, z tych dwóch szklarni. Więc to będzie mój zarobek do końca serii. No a krowy to wiadomo, tam będą też sobie robić mleko, ale to tam będzie bardziej na przetwórstwo, czy mleko szło. Na czekoladę. Czekolada oczywiście na sprzedaż nie będę ustawiał, no byłoby z przesady. Za dużo bym stracił na tym. O, tutaj jest header od tego, a John Deere'a przywieziony Waltrą. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku było koszone rzepak. No akurat jak myślę, że żniwa po żniwach odcinek. No ale ja też nie chcę zbyt długiego odcinka robić ze żniw tutaj. Dlatego nie chcę zbyt dużo kosić, dlatego sobie dorzucę do tego jeszcze prasowanie słomy. I dorzucę sobie jeszcze przejazd na młyn. Z przyrzepami. No tam duże te pszenicy nie będę miał, no ale zawsze tu coś będę miał. To tam się znowu zablokowało. Pewnie kajs. Tak. No to na okrągło się blokuje. No ale no dobra. Pomogę koledze, żeby nie było. Czy w sumie trzy pola do prasowania to... Trochę będzie do prasowania. Dobra, ten scenik stoi. Dobra, Kej sobie tutaj łupie na obrotach, więc wsiądę do niego. Coś tam będzie z tego pola, ty już mam 7 ton. Znaczy na 6400 dokładnie. A ja jeszcze mam tyle do koszenia, więc ponad zbiornik powinien być. A ponad zbiornik to jest, kurczę, 14 ton, nie? No to pół zestawu chyba będę miał. Jeszcze wydało 18 ton, to fajnie. No ale nie będę przesadzał. Sorgę sobie oczywiście już kurczę będzie kosił. Bo ja nie mam nadzwyczajnie w świecie tyle czasu. A wiadomo, że czas odcinkowy jest ograniczony, a ja jeszcze muszę nagrać dzisiaj sobie i fleto na osadzie. Kolejny odcinek. Nie wiem, co to jest za roboty naprawdę. Ale prawdopodobnie będzie coś z siandokosami chyba ostatnimi na tamtej łące. Tak mi się wydaje. Jak coś przeżyłem. A, ja już wiem, co tam jest do roboty. Dobra. To fajny odcinek będzie. Oczywiście dzisiaj jest wtorek, środa, przepraszam, 20 września. I no, chciałem powiedzieć, że wczoraj widzieliście dwa odcinki. Ale to tak naprawdę widzieliście dwa odcinki tylko przez moją głupotę. Bo nie zauważyłem tego, że mam odcinek na zaplanowany na środę. Nie zauważyłem tego i się wrzuciły dwa odcinki. Ale dobra, stwierdziłem, że potem to sobie rozdzieliłem, że Gerkrux był rano, a ten drugi odcinek sobie dorzuciłem. Sobie dorzuciłem go na 18.30, wrzuciłem. No sobie spokojnie zrobię wyświetlenia. Najwyżej jak będzie miał mniejsze wyświetlenia, to trudno. Ale odcinek jest zaliczony, zaliczony, tak? Dobra, jeszcze 6 subskrypcji będzie 11 tysięcy, będzie 1200. Więc spoko, spoko. No nie zbiorę tego na jeden zbiornik chyba. Tak mi się wydaje.
Możliwe to tylko takie małe, na tym małym polu. No niby to powinna być główna akcja, no bo wiadomo, nowy kombajn, no to przydałoby się jak najwięcej kosić, tak? No ale ja miałem w poprzednim odcinku, można powiedzieć, że cały odcinek żniw, więc nie chcę też przesadzać tymi żniwami. Już jest 10 minuta, więc myślę, że takie 15 minut. Wiadomo, w kolejnych odcinkach na pewno będę więcej kosił tym kombajnem. Jak będą kolejne żniwa, będę na pewno dużo więcej tym kombajnem jeździł, więc spokojnie, nie bójcie się tego case'a, jeszcze zobaczycie tu. On już i tak będzie do końca serii, tak, więc... No bo już większego kombajnu nie ma z case'a. Więc co, chcąc nie chcąc, będziecie go oglądać do końca serii. Ja mam odcinek 40 któryś. A odcinków planuję... nie wiem ile. Zależy jak się będę rozwijał tutaj, tak? Potem zależy ile będą musiał siedzieć między odcinkami na robieniu pól. To też jest bardzo istotna rzecz, o której w sumie nikt nie mówi. Tutaj zaraz będzie sorok wykorzony, tylko muszę zaliczyć do John Deere'a. Czy on już kończy? No, trzy przejazdy jeszcze mu zostały, ale ma pełny zbiornik prawie. A jak to z przyczepą wygląda? Jeszcze zbiornik, jeszcze miejsce jest na jeden zbiornik, więc... okej. Okay. Dobra, to wygląda tak. Axel sobie jest prawie pełny, więc zaraz będzie... On tam chyba pół polsko się ma. Axel, no w sumie teraz są dwa Axel, jakby nie było, więc... Będę musiał pomyśleć, jak to mówić. Albo duży Axel, albo mały Axel. Coś takiego. No nie wiem w sumie, no. No bo mam dwa Axel. To jest też Axel, tylko że większy. To dosyć dużo większy. Urwę rurę. Wiedziałem, że urwę rurę. Dlatego jej nie składałem. Jednak myślałem, że się wyrobię. Mógłbym w sumie w lewo od razu kręcić, ale jednak coś mnie podkusiło, żeby skręcić w prawo. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale... Tak jak mówię, że da ponad zbiornik, to dało. No to dało 15 ton z tego pola. Z takiego pola 15 ton? Dobry wynik. W przyszłości to będzie połączone pole, to z tamtym i tamtym i tamtym. Chodzi o to, że tutaj będzie, o ten kawałek tutaj, co widzicie teraz na mapie, tutaj to będzie jedna całość. I to jest za niedługo w sumie. Znaczy ja nic nie sugeruję. Myślę, że parę sezonów i jestem w stanie to zrobić. Parę sezonów, myślę, że 2-3 sezony i... Znaczy na razie chcę, oj, chcę sobie te krowy tutaj ulepszyć, wiadomo, jak najdłużej się nacieszyć tą gospodarką jeszcze, bo potem jak już przejdę na nową, to już wiadomo, będzie dużo inaczej, bo będzie w innym miejscu i tu będzie duże pole. Też będzie się w sumie ciekawe tutaj robić, no bo jak będzie duże pole, co równa się z dużym polem, może tak, duże pole równa się dużo pieniędzy. Dużo plonu, a dużo plonu równa się dużo pieniędzy. To zależy, co będzie się zasiane, tak? Ale tutaj będzie na tym polu sorgo. Opa! Coś pięknego. A sorga już mam chyba ze 100 ton ponad. O, no 90. 90 jest na silosie. O, to tak chciałem powiedzieć, że 90 jest na silosie. A przecież ja mam tam chyba z 50 ton na tym moim kombajnie, na tym mojej przyczepie na John Deere. Więc sorga dosyć ładnie. Więc może będzie te pół miliona, może będzie, może nie będzie. Dobra, co ja chciałem? Ja chciałem do łatry wejść. No i jadę na ten młyn z tą pszenicą, wrócę, zostawię przyczepy dla mojego Axiala dużego. No, Axial duży, to będzie dobry pomysł. No nic, grzejemy na młyn, a z powrotem może się zablokował. Ty kurde, to drzewko się często blokują. Ale no nie będę tego drzewka już usuwał, bo będzie pusto tutaj, w tym miejscu. Dopóki nie będzie tutaj robione pole, to drzewko ma zostać. Więc dobra, grzejemy.
A ile tam z tego skosił? 2 tony skosił z tego przejazdu małego. Więc spoko, spoko, spoko. No, myślę, ciekawe mi, czy się uda mi do listopada nagrać ten Hoytballerem. Czy w sumie jest to możliwe, odkryłem żyłę złota, więc na pewno na Balerony postawię ze 3 takie. Szklarnie duże, na maksa ulepszone, to będzie kasa szła sama, można powiedzieć. No, bo 60 jest kontrakt nieodebrany. Tylko mówię, co mi tam świeci? To są moje 2 szklarnie. Postawiłem sobie je na obłoczu, żeby one sobie zarabiały pieniądze, ale żeby ja nie musiał do nich wody dolewać, tylko dlatego sobie postawiłem to gówno automatyczne. Czy gówno. Promocje, nie pokazałem wam. Takie są promocje. No więc nic ciekawego. No może oprócz kombajna. Z tego, że kombajnik headera nie mam do niego, więc nic mi to nie da. No i dobra, pięknie to idzie. Fajne tutaj tereny po prawej stronie są. Więc tu będzie fajne pole. Tak, wiem. Od zera na od zera też było to pole. I bardzo mi się spodobało, więc myślę, że można tu wydusić jak najwięcej. Że jakby się jeszcze udało, to z 20, z bezpędynką połączyć to jakąś tam górą. Nie wiem, nie wiem. Pomyślę. Jak mi najdzie chęć. Jak będę miał po prostu na to pieniądze, to myślę, że jestem w stanie to zrobić. Dobra, tu za tą budką się skręcało. Oczywiście lewa strona, musiałem sobie zobaczyć dla pewności. Aby nie było lipy. Tylko jak z tym, że sorga 9 ton już ma. Zdążę wrócić? Powinienem zdążyć wrócić. Jak nie, to pierwszy zbiornik sobie stanie. I tak będzie pewnie pierwszy zbiornik musiał ja ręcznie go usypać. Więc trochę mąki będzie. A wiadomo, że jak będzie mąki, to będzie i chleba. A chleba dość dużo. Tylko nie w tą stronę pojechałem oczywiście. Czemu w ogóle ja w tą lewą stronę pojechałem? Nie wiem. No, mówię, pola na razie kupuję. Jak największe promocje, żeby były. A później, jak już będę pod końcówką serii, wiadomo, zostanie mi ostatni sezon, to już nie będę prawdopodobnie na to patrzył, jaka cena pola jest. Tylko kupię i tyle. Bo jak już potem będę miał tyle pieniędzy na koniec, na końcowe sezony, więc będę miał tyle pieniędzy prawdopodobnie, że... Zależy jak tam te szklarnie się będą bujać. Ale na Lengradzie sprawdzałem, sobie ulepszyłem 2 szklarnie takie same, na maksa, na wszystko, no to dziennie dostaję 50 tysięcy, tak? No to 50 tysięcy to jest dużo. Czy te 50 tysięcy, no to kurde, za 50 tysięcy to można parę rzeczy kupić. A jak nie rzeczy, no to chociaż kredyty oddać, nie? Codziennie 50 tysięcy, no to kurde, jest dosyć dużo do oddania. A wiadomo, że jest takie coś jak listopad i wtedy jest wszystko do sprzedaży. A jak jest wszystko do sprzedaży, no to wiadomo, że i pieniążki są. A jak są pieniążki, to nowe nabytki. A jak nie ma nowych nabytków, to prawdopodobnie pole. A jak nie pola, to w kredyt. A kredytu mam chyba ze 2 miliony. No, 2 miliony 65, to jest maksymalny kredyt, jaki mogę wziąć. Ani mniej, ani więcej. Znaczy, no mniej kredytu mogę wziąć, wiadomo, bo mogę sobie spłacić, tak, ale... To jest 500 tysięcy dzisiaj. Wczoraj 3 tysiące na plusie byłem. Dobra, ciekawe jak on z tym sorgiem tam. On jest tam. Będę musiał jechać do niego. Bo on ma... Oj, 90. Więc już jadę do niego, bo i tak wiem, że moje przyczepy nie znajdzie i tak. A objechał
Nawet nie, no pół koła, nie, pół okrążenia, no tak? Tak, chyba tak. Tak mniej więcej, nie, oczywiście. 95, dobra, 95 i on już zaczyna się wsinać. Bo on już wie, że przyczepy nigdzie nie ma. Zaraz poczekać, aż on się tutaj wetnie i ja zaraz przestawię sobie John Deere'a tutaj na drugie pole. A Case ten będzie tutaj, jak skończy kosi, to będzie koniec odcinka. A jak będzie koniec odcinka, no to będzie i... musi zostać rozładowany. No dobra, zaraz się rozładuje kolego. Tylko wystaw rurę, żebym wiedział, gdzie podjechać. Dobra, tak musi stać. Dobra. Nawet dobrze, że John Deere teraz mi wsiadło. Mnie wsiadło, jakkolwiek to zabrzmiało. Ale... ale myślę, że te... nie wiem, może nie 500, ale... ale 300 ton leciutko jestem w stanie zebrać. W sumie już mam... około 200. Tam było 90, to jest prawdopodobnie albo prawie pełno. Więc dosyć... dość udane zbiory. Sorga. To wiadomo, wolałbym 500, bo jakbym sprzedał 500 ton, to miał od razu osiągnięcie. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, czy coś takiego. I tak to było. No dobra, ja wiem, że to by się z półtorej godziny koziło, albo i dwie. Bo to jest moje największe pole aktualnie. Chociaż teraz nie wiem, czy 57 z 6 nie będzie większa. Ale czas pokaże. To ten jest zablokowany, o proszę. Taka ciekawostka. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, 130 punktów, niech jest. Dobra, ten sobie kosi. A ja muszę zobaczyć, jak to wygląda sprawa w Cape. Się. No, sprawa wygląda tak, że muszę zrobić mu przejazd. Jedź, kolego, chyba się nie zabijesz. A ja muszę szybko... czy na szybko? No, muszę sobie orgę wysypać i przestawić sobie do drugiego żądira. Akurat tak wyszło, że mniejszy case dostał większą przyczepę niż ten duży case, no ale dobra. Akurat tak wypadło. No ale wiadomo, że teraz będzie na pewno John Deere do case'a podjeżdżał, ten. No bo największy zbiornik ma, tak? Największy header, więc on tam najszybciej zbiera. A te małe przyczepki to tam, kurde, te dwa zbiorniki to jest... tam trzy zbiorniki w maksie, nawet nie chyba, nawet nie całe. I jest pełno, więc... dobra, syp pan to. Dobra, fajnie to idzie, to sorgo. Muszę zobaczyć, jak tam Magnum. A, o, dobra, jedzie. Myślałem, że się gdzieś poblokował. Ale to by wyskoczył monit, ale dobra, wyjechał na autostradę, więc jest w dobrej, muszę powiedzieć, drodze. Dobra, mogę wyjechać już? Mogę. Tirarirara. No i gdzie by tu postawić tego John Deere'a? Bo i tak wiem, że on nie objedzie kółka i tak, bo to jest za duże pole. Nawet największy z... chyba, że miał jakiś nierealny kombajn, to wtedy tak, ale... w sensie z nierealną pojemnością. No ale nie używa takich ładów. Dobra, ten sobie jedzie. Ten sobie robi tu poprzecznik. Więc chyba czas na prasowanie słomy. No.
Bo jest 25 minuta, a przydałoby się coś tam spracować. Rozmiar bel 240. Tutaj te pole obok zostawię sobie. Nie będę go na razie prasował, no bo z tego względu, że dopiero niedawno tutaj był odcinek. Niedawno był tam odcinek. Jak? Co ja tu robiłem? Ale to chyba nawet parę odcinków tam kosiłem, więc nie będę prasował. Oczywiście rzepak wtedy kosiłem, jakby ktoś pytał. No ale pola do sobie na 38, na to moje nowe pole. Bo czemu by nie? Choć mi spać się chce, no ale wiadomo. Jest środa. Znaczy to nie chodzi o to, że jest środa, ale bardziej mi chodzi o to, że jest taka nie tyle co pogoda, ale jest po prostu środek tygodnia i wiadomo. Robota też tam trochę dostaje w dupkę na tej robocie, ale znaczy chodzi nie o to, że jestem gejem czy coś, ale po prostu dostaje się na budowlance się dostaje fest po plecach, można powiedzieć. To też. Znaczy zależy w sumie jeszcze jaki dzień i co jest do roboty tak naprawdę. Widzisz? Dziś można powiedzieć, że była taka lżejsza robota. Bo tylko deski podawałem. Na dach. No ale. Ale bywają i takie dni. Jest trochę lżej. Potem nie. O, ale by miniatura siadła z tego prasowania. Pomyślę coś o tej miniaturce. Pól mam jeszcze dwa do prasowania, więc na pewno nie sprasuję tego. Więc nie bójta się o to. Miejsca mi starczy. Dobra, pierwszy odcinek z gier Klux FS19. Już ma 137, więc spoko, to będzie szło do góry i tak. Bo to nigdy się na tego nie kończy. Gier Klux to zależy od odcinka. I tak naprawdę zależy od odcinka, tak? Bo nieraz jest, powiedzmy, te 180. Potem na drugim odcinku jest 300, na kolejnym jest 400, 500. Najwięcej to miałem chyba 650. Oczywiście chodzi o FSA-17, tak? A ogólnie o GearCrux to miałem 800 najwięcej. 815 chyba. Jakoś tak. Może tego zawiaska tu muszę sobie sprasować. Tak go nie sprasowałem. Ta mini zgrabiareczka by się przydała do tej pracy. Tu nie musiałbym tak dokładnie jeść. Taka mówię, ta już najmniejsza jaka jest. Może w przyszłości sobie podmienię tą pracę, ale na razie nie. Dobra. Teraz muszę zobaczyć, który musi być rozładowany. Axial Flow i Axial Flow. Dwa akcjale. A John Deere chyba ogarnął z tego, co widzę sobie transport. Tak, John Deere sobie ogarnął transport. To dobrze. W sumie on tu mi wielki ciur wysypie. Znaczy, wysypie mi jeden zbiornik i jeszcze... Jeszcze trochę tam będzie musiał dosypać, ale to... To już nieważne. Jakbym jeździł tandemem, to dwa zbiorniki pełno było. Jakby nie za daleko. No i pojechał. Dobra, więc on powinien sobie wrócić. Dobra, ten sobie tu próbuję podjechać.
No a tego muszę rozładować tutaj na młynie. Trochę tej pszenicy będę miał na mąkę. A to tylko przez to, że dokupiłem sobie pole 38, bo tak aż tak wiele, aż tak dużo bym wtedy nie miał. No już mam 140 ton. Jak tam wygląda produkcja chleba? Mąki jest dużo, więc ok. Tutaj sobie młyn działa na spokojnie. 150 ton już. A jeszcze z 50 ton przywiozę. Bo prawdopodobnie jeszcze 50 ton uzbieram z tego pola. Pszenicy. Chociaż może nie w sumie. To zostały parę przejazdów, ale 30 ton myślę, że jeszcze jestem w stanie ogarnąć. Może sobie ten kurs skopiuję? Pomyślę. Albo puszczę tu zgrabiarkę. Właśnie, przecież ja moją zgrabiarkę mogę tam puścić. I on sobie to zgrabi jakoś. Dobra, to dało dwie kostki z tego pola, więc... Po 9 ton? Nie, 3 kostki. To dało 27 ton, tak? Tak by to wychodziło. Dobra, widzę, że jednak nie ogarnął mój kurs plejek. Musi zostać rozładowany. No a mi to należy na tym, aby jednak kombajn cały czas jeździł. Więc ja sobie go ręcznie szybko wysypię i puszczę go dalej i tyle. A reszta to się ogarnie jakoś. Tirarara, 32 minuty. No coś tam poprasowałem, no ale to trochę mało. Myślę, czy z prasowania miniaturkę zrobić, kurde, czy z koszenia. Tylko jest jeden problem, to dosyć duży problem. Ale to zaraz go naprawię. Bo widzę, że mój kochany żądier nie sypie. Dobra. Zapis był chyba. Grzej. Ja muszę iść tutaj na pole, obok. Zobaczcie, co tu się stanęło? Czemu on nie chce sypać? Uuu, on aż tam był. To trochę sobie nadrobić kursu będzie musiał. Tarirarara. Nie no, podjadę mu trochę do przodu tam. Przecież nie będę taki... Nie będę taki hektar go puszczał od nowa. Bez sad. Środa 20 września. I tak na dobrą sprawę to na tym odcinku za dużo nie zrobiłem. Bo co, skosiłem małe pole, nic prasowałem małe pole i w sumie byłem raz na amunie. Więc tak nie za dużo na tym odcinku zrobiłem. No postawiłem szklarnię co prawda, ale... W sumie taki odcinek... Wszystko i nic, można powiedzieć. Tak na dobrą sprawę, to wszystko i nic tutaj było w tym odcinku. No, czy ja wiem, czy takie nic, no w sumie nawet nabytek był, tak? A, to tam był dodatek. Znaczy, nie chodzi mi o to, że... Nawet nabytek był dodatkiem, ale... W sprawie dodatku mi chodziło o to, że... Dodatkiem był ten przejazd na młyn. No bo chciałem coś innego wreszcie zrobić. Niż tylko czyste... co tam za górka godzina? Niż tylko czysty nowy nabytek i żniwa.
No to by było nudne. Dobra, tu do pusznik zajedzie. Ja sobie jeszcze poprasuję. Będzie za 2 minuty. Żeby mieć te 30-40 minut. No i zrobię przy okazji sobie parę pokosów jeszcze. Żeby było trochę więcej jednak tego prasowania. No a jak będzie więcej prasowania, to wiadomo. Co wiadomo, co wiadomo. No jak będzie więcej trochę pracowania, to będzie trochę mniej roboty poza odcinkiem i tyle. Ogólnie to mówiąc grawiarką z zwykłej Byrona, od razu bym tutaj te dwa pokosy brał. Może nawet jakby się udało, to i trzy, ale... Ale myślę, że na trzy pokosy to trochę ciężko bym miał. Ale... Ale może... Ale dwa na pewno bym zabrał. Więc to nie ma problemu. Tu będzie trochę więcej kostek, bo jest większe pole. No i więcej pokosów oczywiście. Dobra, przejść środek tylko, żeby to ładnie sprasować i tyle. Już takich tam umijaków nie będę robił przecież. Bez przesady. Dobra, trzeba oczem zadzwonić. Ciach. Ufa. Okno zasłonięte. No i... Takich tych jęzorków też chyba nie będę prasował, bo po co? Po co mam takie jęzorki prasować, jak... Więcej się nakręcę, niż ja zdobędę tego... Tej słomy. Nie wiem czemu, ale przez chwilę miałem w głowie siana. Chciałem powiedzieć tego siana, ale... No. Nie wiem czemu, po prostu tak, jak coś mi się przypamiętało, że siana chciałem powiedzieć tyle. Ale teraz widzę sobie, jak jest M-click opóźniony. I to nie wiem w sumie nawet dlaczego. Czemu M-click jest tak opóźniony? I tutaj po prostu w M-clicku było więcej, na M-clicku było więcej odcinków. Znaczy odcinków, wróć, jest najmniej z tej serii. Ale najwięcej było w sezonie, o to mi chodzi. No bo jednak na Hoyt Byronie to tam dosyć przeleciały te sezony. Więc starałem się tam trochę ograniczyć te odcinki. Ale czy takie, no wiadomo, to najbardziej ciekawe akty brać na odcinek. No bo wiadomo, ile razy można pokazać sprzedaż na przykład listopadową. W sensie robić cały odcinek. Ogólnie można zrobić tak, że jak się posieje, zwałuje, no to przewinąć czas i w tym odcinku jeszcze dodać sobie sprzedaż, tak? Na pół odcinka. Żeby pokazać fizycznie wam, ile było pieniędzy. No bo potem najczęściej po listopadzie przychodzi już marzec, kwiecień. Najczęściej kwiecień, bo w marcu rzadko, chyba że słonecznik sieje, ale... Ale najczęściej jest to kwiecień, gdzie się... Najczęściej to jest kwiecień, gdzie się sieje sorgo i soję i kukurydzę. Coś kukurydzy to chyba tam nie chciałem. Na żadnej serii. Więc... A kukurydza to tak w sumie z przymrużeniem oka. Ale dobra, 39 minuta. Sprasuję sobie jeszcze dwa pokosy. Albo 2,5, żeby tutaj te długie miały sprasowane. I tylko poza odcinkiem tak krótsze prasować. Sobie na GPS się od siewnika, ale to jest tam najmniejszy. Jak to się mówi? Nie problem, tylko... No może i problem. Najmniej istotne, o może tak. Dobra, 2000, bo mi... Lewowałem to. Że na mapie ciągle migało, że pole 60 jest do roboty, a ja już dawno miałem zrobione. Chociaż sobie zarobiłem coś tam. A ile jestem już na minusie dzisiejszego dnia? 486, a byłem 490. Więc w sumie 2000 do przodu.
Znaczy, a, to w sumie te 2000 to na kontrakcie zrobił tak naprawdę. Ale spokojnie. Szklarnie oddadzą. Gnojówka, no nie mam żadnej beczki, żeby gnojowicę rozlać. Więc chyba będzie taki coś. Nie wiem, albo będę dostał silos na gnojowicę, albo nie. Nie, pomyśl. Albo będę wywodził na pole, tylko w sumie jak? Dobra, John Deere. A John Deere kości, dobra. On tylko tutaj dojeżdża po ulgę na kogutę. Pewnie nie wyłączyłem od kogutów i tego. No i dobra. Tyle spracowane, więc tam są takie w sumie bardziej zdatek do pracowania samemu było niż. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie 47 minut, pa pa.